Dobra. Pójdźmy z trzecim podejściem. Co mamy? Mamy Demon Huntera, odłamki duszy, agresja, wjazd prosto w twarz. Mentor Turalion, Mozaki mistrzynie pojedynków i Inflator Kalidian. Dobra, nie potrafię tego mówić. Dobra, weźmy tą Mozaki. Żmije many. Pojedynkowa różdżka. Gdy twoja moc zadaje jeden punkt obrażeń, po każdym użyciu broń traci. A twoja moc. No dobra, czyli mamy co? Mamy spelki. Na pewno, mamy spelki, mamy spelki. Myślę, że takie rzeczy. Myślę, że misle, myślę, że to. Local Medivh raczej nie. Rozbold na stówkę, to na stówkę. To możemy wcisnąć. Żmij many też może być. O, spelki, spelki. Raczej chyba nie. Zapłon, Fireball. Mozaki może być. Takie. Co tu jeszcze może być? Obrażenia. Obrażenia Talnus może być na przykład. No dobra, będzie na razie tak. Będziemy się tu doszukiwać nie wiadomo czego. Może się rozkręci jak wszystkie itemy i Hero Power odblokują. No tak, możliwe, tylko podejrzewam, że to będzie trwać. I to jest też problem. Bo mi się wydaje, że oni w pierwszym tym, który teraz gramy, nie dodadzą nic więcej. I tak będzie 12. I dopiero za jakieś 2 miesiące będą dodawali pierwsze kolejne, znaczy kolejne ten rzeczy. Jak przynajmniej to wygląda z mojego punktu widzenia aktualnie. Nara. Czy nie muszę przechodzić kwarantanny? Nie. Kurde, skręciłem sobie nogę na tych wakacjach. I o ile już mnie ogólnie nie boli, to mam jeszcze taki jakiś ból w środku stopy. Trochę muszę przyznać, to denerwuje. Ja chcę, a ja nie chcę. Pięć punktów demeldów. Jedziesz. Jak masz obywatelstwo polskie, to nie przychodzisz kwarantanny wracając do kraju, ale jak nie masz polskiego obywatelstwa, to już musisz. No, ciekawe. Nawet nie wiedziałem, że to tak działa. Wiedziałem, że nie musimy przechodzić, ja nie wiedziałem czemu. Myślę, że pójdę w to. I co, dwa demerżu? Czy takie? Nie no, dwa demerżu. Ej. No ale fajnie nam się porobiło w tym kraju. Jak tam ilość case'ów w ogóle?
Dawno nie patrzałem. O, widzę, że na świecie też zapierdziela ładnie. Długo będzie po 500 000 dziennie. To najsurugi, najsurugi. Au. Poland. Zobaczmy. Chwila. 3, 4, 5, 6. 7, 8. 9, 10. Już mam wrażenie, że jeszcze nie wygrywam. Ale mogę zrobić tak. Mogę zrobić tak. A może i wygrywam. Mogę zrobić tak. Mogę zrobić. Nie, no i tak muszę tradować. Mogę zrobić tak i mogę zrobić tak. Okej, okay. Witala. Co my tam mamy? Total cases. To nas nie interesuje aż tak bardzo. 13, 13. No fajnie, 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 fajnie. Fajnie, z tym napierdalamy. Milusią. A, niedobrze to wygląda. Tam procesy ludzie w domu posiadą to kij, ale to, że gospodarka pierdolnie, to już nie kij. Pek! I Elucia. Poznanie ogromny protest. A no też protesty tam wszędzie, nie? To też fajny case. Na koniec twojej tury przejmij przyjaznego stronnika kosztującego jeden więcej. Na początku gry zagraj dwa losowe sekrety. Pierwszy stronnik przez ciebie w każdej aktywuje swój efekt. Czyli tutaj mam dobierz kartę Stalnosa. A tu mam dwa sekrety. No to dwa sekrety myślę. No bo to tam ostatnie to mi się w ogóle nie bombi. Takie rzeczy. Wspólna nauka. Moc specjalna, takie, takie, trochę wolne. To jest takie sale, możemy to wziąć, ten polimorf, też polimorf może. No tutaj mam, a nie, tutaj mam też polimorfa, mam takie. Dobra, spróbujmy iść w zaklęcia. Przyjdzie do wyborów i wygra wiadomo kto. No właśnie to jest kurwa, nie wiem, magiczne, nie? Że wszyscy w Wieni protestują, napierdalają. A i tak oni mają przewagę. To jest. Ja nie wiem jak. Bozaki kontra Fireheart! Wiedziałam, że to z tobą przyjdzie mi walczyć o awans. A więc pomachaj mu na do widzenia. Chyba. U mnie znajomy z pracy ma narzeczoną. U mnie znajomy z pracy ma narzeczoną potwierdzoną z koronawirusem. Miał iść na kwarantannę i czeka na info od sanepidu. Miałem 2 tygodnie bez testu, bez telefonu od sanepidu. Zastanawia się teraz, czy faktycznie miał tę kwarantannę zarządzoną od państwa. Nie wiem, znaczy tak szczerze powiedziawszy to... Ja się tak szczerze powiedziawszy do końca nie dziwię, że jest taki chaos, nie? Bo to nie jest sytuacja codzienna, to jest sytuacja, która eskaluje na gigantyczną skalę z dnia na dzień. I nie dziwię się, że te całe procedury, które są wprowadzone na szybko, są wadliwe, no bo... Szczerze, no to dziwne byłoby, jakby to wszystko było dobrze zrobione i działało bez najmniejszego problemu. Nie wiem, co ludzie w tym widzą dziwnego, że no nie zawsze tak pięknie siada. Jakby chcieli. Bom, bom, bom! I mamy winka, proszę państwa. Tutaj tak myślę. Ten cały wirus to ściema, jest tylko grypa. Masz na to jakikolwiek dowód? Kiedy następne wybory? A nie mam pojęcia.
No fajnie. Wszystko same trójki. Dobra, no to może jednak nie jest tak dobrze jak myślałem. Może jest jednak trochę bardziej gównianie. Opłaca to rzucać? Myślę, że nie. Nie w tym momencie. Ale to ja myślę, że zrobię tak. I dorzućmy wreszcie to. Mamy literkę w następnej. Wyparowanko i elo. Ty, może on się sam zabije? No nie, nie zabił się. Pau. Nara. Sam wirus nie jest ściemą, ale nie wierzę w prawidłowość tych testów. Słyszałem o przypadku osoby, która robiła 5 testów jednego dnia, z czego 3 wyszły pozytywnie, a 2 negatywnie. Kumam. Wiesz co, ja na przykład słyszałem o tym, że ktoś twierdził, że Ziemia jest płaska, nie? A szczepionki powodują autyzm. Nie wiem, czy to się ma jakoś do tego, ale... Takie słuchy nie doszły. Więcej pocisków! Dawaj! Dawaj zaklęcia! Ponie. Czy jak se skręciłem nogę? Czy ja w sumie nie wiem, czy ja se skręciłem tą nogę. Ale czy jak szedłem i nagle noga zaczęła mnie dalać i już prawie przestała, ale jeszcze mnie boli, to czy powinienem iść do jakiegoś lekarza? Zobaczył, czy tam się nie połamała albo coś? Zaklęcia to najgodniejsza broń ze wszystkich. Czy ja chcę to zatrzymać? Kurde, może chcę, bo coś kombi... Nie. Proszę, Dabiki. Powinieneś na wszelki wypadek. Okej, kumam. Nie ma żadnej pandemii, prawdziwa śmiertelność nie odstaje od grypy. A powiesz mi, jaką śmiertelność ma grypa? Ostatnio chciałem wrócić do gry, niestety smutne jest to, że w Hearthstone trzeba strasznie dużo czasu poświęcić na pozyskanie kart, bo połowanie inte jest strasznie mało, więc poszedł szybki uninstall. Okej. Okay. Jak nazbieram na 100 dubów, to zrobi się pod rząd? Nie, bo prawdopodobnie pierdolne głową o biurko prędzej. Mało czasu. Czy grałem w Genshin? Grałem. A dzięki. Dzięki za czas na reklamkę. Ciao.
Dzięki za kolejny czas na reklamkę. Tyle czasu na reklamkę. Każdy z nas ma. Papara, papara. Nie wiem co zrobić, to co zrobię tak. A w następnej turze pęł, 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 pęł. Ciekawy materiał, żadne teorie spiskowe, kanał nauka tu lubię. Spok, zaraz nie będę oglądał. Teraz przynajmniej. Dzięki za czasy na reklamkę. Matko, ile tych reklam. Powinien być ban dożywotni dla dziecka, który mówi, że nie ma pandemii ani COVID-a i że to ściema. Co ty? Dajmy żyć każdemu. Nie tylko tym inteligentnym. Hehe, kappa. Kappa, żarcik, żarcik, taki malutki żarcik, żarcik malutki. Malutki niewinny żarcik. Ale ten, ostatnio Beata mówi, że jedna bardzo znana pani ogłosiła, że żeby bronić się przed wirusem, trzeba glebę wcierać w dłonie. Bo jak wcieracie glebę w dłonie, to mikroelementy przechodzą wam przez skórę do czegoś tam i w ten sposób jesteście bezpieczni. Więc jak chcecie się obronić przed koronawirusem, to wcierajcie glebę w dłonie. Matko, coś ty chłopie mi tu zrobił. Ciop. 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 Grej. I co najlepsze, mówiła to na serio. Boję się, że zaraziła się od kolegi śpiewaka, który żywił się energią słoneczną. Ale mnie już zmieścić dziwnie. Sama się wiele od nich uczę. A, krap, co to ma być? Dobra, w sumie zdegradujmy to. Gitara. Zróbmy tak. Zróbmy tak. I zróbmy tak. Gotowe. O. Great job. Cześć, Jaś. Pandemia kreowana na podstawie niewiarygodnych testów i ilości zakażeń, a nie zgonów czy nawet chorób. Idealny sposób na niekończącą się histerię. Ziomek! Jedyne co robisz, to udowadniasz, że trolujesz, nie? Znaczy, źle powiedziałem trochę, że jedyne co robisz, to udowadniasz, że trolujesz. Patrząc na to, co piszesz, jedyne co można o tobie pomyśleć, to to, że trolujesz. Bo w ogóle nie odnosisz się do tego, co inni piszą, tylko dalej swoje nawijasz. Nie masz w stanie żadnych argumentów, ani nie potrafisz odpowiedzieć nikomu innemu, tylko pierdalasz do pierdalasz, nie? Więc uznaję, że jesteś w 100% trolem. Daj swoim stronnikom plus jeden i kradziesz życia. Szarża agonia, zadaj 3 punkty obrażeń twojemu bohaterowi. Umieść w twojej ręce kopię losowej karty z ręki przeciwnika, kosztuje 3 mniej. Nie mam... dowód tego raczej. Chociaż teoretycznie mam w sumie. Ale nie, raczej tego nie chcę. To jest ciekawe, ale nie. Ta luneta? Masz tą lunetę, to tak. Mróz. Super. Takie fireballki. Wspólna nauka wydaje się być całkiem ciekawa. Nie rozumiem tej wspólnej nauki, bo tu wszystko wypada. Przecież te testy są niewiarygodne, to jest oficjalna informacja. Tak, tak. Bozaki! Kontra! Iluzja! To będzie zabawny sprawdzian. No cóż, będzie, będzie. Co ma być, jak nie będzie? Chop, chop. Książeczka.
Aha, mam jedną manę więcej. To jest jakaś sekretów trochę gorszą. Tak coś podejrzewam. Najpierw sobie sprawdzimy, czy nie ma tam tego, co zabija stronnika przy czarze. Później strygujemy Freezing Trapa. Okej. Okay. Może być. Kurde, wypiłem po 10 dniach nie picia kawy. Przynajmniej polskiej. Kawę. I aż mnie roznosi. U mnie z pracy kolega poszedł na kwarantannę ze względu na żonę, która się rozchorowała. Zrobili testy i okazało się, że ona zdrowa, a on ma koronę. Okej, okay, ale nie bardzo wiem, do czego to ma być ten napisane. Zróbmy tak i zróbmy tak. O, to jest plan na przyszłość. Wystarczy sprawdzić, jak działa test i co wykrywa. No to przedstaw nam, jak działa test i co wykrywa. Jesteś świeckim człowiekiem, który na pewno ma takie informacje i na pewno jest w stanie bez problemu od tak to napisać. Ja chcę! Ja chcę rzucić zaklęcie! Zaklęcia są zabawne! Bardzo taka taka jak ty! Gotowe! Co to może być? Ty, ja bez w ogóle Deck Trackera gram, tak? Masz informacje w internecie, to nie jest wiedza tajemna. Ale w TVP Info raczej nie powiedzą. Kajtuś! Teraz to dobrze. No. Nie, to opłata rzuta, nie opłaca mi się, nie mam co zrobić. Nie opłaca mi się, bo on to wyleczy, dobra. Okej. Graj. Czy to ten nowy tryb? Tak. Dalej nagrywasz dla Lora? Nie. 20 nowych widzów od Zdechły Slimak. Siema mordeczki, mniej niż 3. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dziękuję za rajdzik. Siemandereczko. Eluwinka. Eluwinka dziewczynka. Jak wrażenia? Będzie grane czy wymysł? Tak szczerze powiedziawszy, to trochę kiepsko. Ale czekam. Czekam, może się coś poprawi. Póki co to takie... niby spoko. Ale bez reweli. Chwilę, zróbmy tak. Maligosa chcemy? Ale po co mi Maligos? Czy mi się do czegoś małego sprzyda? A nie, no mogę go wrzucić na stół w sumie. Tu sobie zagramy to. Drugie takie piknąć?
Okej, może i... Wezmę polimorfa, jakbym miał jakiegoś dużego koksa. Graj. Jak ten nowy tryb widzisz przyszłość? A powiem ci, że u mnie akurat umiejętność czytania przyszłości raczej średnio jest prawdą. Nie, zjebałem, fuck. A to też powinienem zag... Dobra, no ale... Pewnie i tak nie przeżyłem. Ale zjebałem. Wpadłem się pochwalić powolnym rozwojem streamka. Jeśli masz o tempo, ale stały przyrost widzów. Stały przyrost widzów to podstawa, brachu. Więc gratulation, evocation. Trochę gówno. Kleju. Pyk, 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 pyk. Zrobimy tak. Kurde, nie mam tego jak wygrać. To jest problematyczne. Potrzebuję więcej drowów w tym deku. Aha, nie pykło. Pykło. A, to chyba bez rewelacji. Jeszcze takie rzeczy. Potrzebujesz mojej pomocy? Co ja mam? Mam dużo jedynek. Problem jest z tym, że mam dużo jedynek. To w sumie... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... O Jezu, naprawdę! Fajfusie jeden. No dobra, to akurat nie jest... Pingniemy tego, żeby nie leczył tego smoka i nie dobierał kart.
Kurwa, no naprawdę, jak mnie denerwują takie sytuacje, jak chłop ma odpowiedź kurwa na wszystko, nie? Jezu, jedyny. No tak, teraz jak kurwa Frostbolta w wiosali. O, żeż... Czas wyspowiadać się z przeszłych uczynków. O Boże, jak mnie wkurwiają takie gierki, no normalnie czuję się po prostu zmiażdżony. Przerwę sobie zrobimy chwilę. Kowanie tego jest bez sensu. Potrzebuję drołu, na pewno.